Piotr Barełkowski, Telewizja Media Narodowe. Witam Państwa. Tutaj jest konto, możecie wspomóc naszą stację. A dlaczego? Drodzy Państwo, szczególnie dlatego, że na przykład tylko u nas dziś możecie wysłuchać sensacyjnej rozmowy z poszukiwanym już dziś przez policję byłym senatorem Prawa i Sprawiedliwości, panem Waldemarem Bąkowskim. Jest z nami na łączach pan Waldemar Bąkowski. Halo, halo, czy pan mnie słyszy? Tak, słyszę pana redaktora. Rozmawiamy z panem w bardzo trudnym momencie dla pana, bo no właśnie, poszukuje pana policja, jest pan po wyroku sądu, właśnie, wyroku sądu za zabójstwo psa, ale czy ten wyrok pana zdaniem był całkowicie słuszny, był adekwatny do tego, co zasądzono dla pana karę bezwzględnego więzienia pół roku? Absolutnie jest niezasadny, jest absurdalny, haniebny. Ja psa nie zabiłem. Może nieumyślnie przyczyniłem się do śmierci psa podczas transportu, gdyż pies uciekł z mojej posesji, więc chciałem jak najszybciej dostarczyć psa, doprowadzić do mojej posesji, bo po prostu bałem się, że może dojść do jakiejś gorszej tragedii. Na przykład tydzień temu w Gdyni media podały, że psy, które były, zagryzły dziecko, dziewczynkę domownika. Psy na wolności, chcę powiedzieć, że to są Azjaty, mają zupełnie inny charakter, mogą stanowić potencjalne zagrożenie. Więc moim celem było jak najszybciej doprowadzić i zabezpieczyć psy, żeby nie doszło do jakiejś innej tragedii. A poza tym no byłem akurat, miałem gorączkę prawie 40 stopni, bo chorowałem na COVID-a. Nie miałem żadnej możliwości, siły i musiałem po prostu psy doprowadzić. A zdarzenie było po prostu no przypadkowe. No, kilkukrotnie psy mi tam do roku uciekały i doprowadzałem, bo mieszkam na odludziu, a jak i poszukiwałem, no to musiałem psa doprowadzić. No i akurat miałem tego pecha, że pies to była godzina szczytu i kręta droga była już przed samą moją bramą. Samochody, był zator, nie mogły wyprzedzać, bo prowadziłem na smyczy autem, więc samochody się roztrąbiły i pies po prostu zdezorientował się i najwyraźniej po prostu szarpnął albo zaparł się i zerwał krąg szyjny i śmierć była natychmiastowa. Ale nie było to zamierzone, nie było to żadne znęcanie się, no ale według definicji tego kodeksu zwierzęcego nie ma takiego pojęcia, że można zrobić coś nieumyślnie. Tak, mniej więcej w polskim prawie jest tak, że za gwałt ze szczególnym okrucieństwem może grozić taka sama kara, jak za znęcanie się nad zwierzętami, tak, czy za zabicie nawet przypadkowe zwierzęcia. Tak. Takie są w naszym kraju realia. Krótko doprecyzuję. Z definicji po prostu tego kodeksu zwierzęcego, bo ja nie zostałem ukarany za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, ale tak media pokazują, bo definicja nie obejmuje nieumyślnego, tylko może tak powiem obrazowo, na przykład w tych przepisach o tych zwierzęcach, na przykład jest smycz nie może być na przykład krótsza jak 3 metry, i można o psa dbać, a coś by mu się stało i przyszedłby ktoś z centymetrem i wymierzył, że smycz miała 2,90 i 10 centymetrów zabrakło. To według tej definicji, tej konstrukcji, tego przepisu, to jest znęcanie się nad zwierzęciem. I w ten sposób mnie ukarano za znęcanie się nad zwierzętem. Ale jeszcze jedno zdanie dopowiem, panie redaktorze, to nie chodzi o psa, tylko chodzi o za moją całą działalność polityczną, którą w życiu prowadziłem. Ja jeszcze o to zapytam, bo rozumiem kontekst tej sprawy. Ja zresztą bardzo się nią interesowałem. Też byłem na miejscu, w którym to się wszystko wydarzyło. Moim zdaniem kluczowe jest pytanie, i też wielu widzów pewnie o to by zapytało, dlaczego pan tego psa nie wsadził do samochodu? Proszę panią, proszę pana redaktora, to ludzie mówią, którzy nie mają zielonego pojęcia. Mają
pieski francuskie albo pekińskie, który ma tam 5, 10, 15 kilo i mi się wydaje, że wezmą na ręce i go wsadzą do samochodu. Te psy są wagi około 100 kg, to są psy dużej rasy. One nigdy nie były nauczone do wożenia w samochodzie czy w bagażniku. Nawet będąc zdrowy, w pełnych siłach, nie miałbym możliwości go udźwignąć, żeby go wsadzić do auta. Poza tym on by sobie na to pies nie pozwolił. Także to ludzie mówią, którzy nie mają w ogóle pojęcia o tych rasach psów. Warto powiedzieć, że pan Bonkowski jest rolnikiem, znany jest jako miłośnik zwierząt w swojej okolicy, co miałem okazję sprawdzić i od lat jest hodowcą rasy polskiej, naprawdę dużych psów i jednemu z nich taka tragedia się przytrafiła. To przypadek. Zawsze miałem kilka psów, nigdy nie miałem mniej jak 3 psy. Nie? I duże rasy, bo mam teren ogrodzony ponad 7 hektarów, jest ogrodzony. Psy u mnie nie są na uwięzi, mają swobodę, mają bardzo dobre warunki i ja o psy dbam, bo psy od 15 roku życia. Ponad 50 lat zajmuję się hodowlą psów. Znaczy może nie tyle hodowlą, tylko posiadam psy, bo ja zarobkowo nie hoduję psów. Nie? Na własne... No. No więc można powiedzieć, można zaryzykować chyba twierdzenie, że te okoliczności są dosyć dyskusyjne, no ale dobrze, zapadł wyrok sądu niezawisłego, drugiej instancji, instancji odwoławczej, on już jest prawomocny i teraz o co idzie batalia, bo media informują różne, głównie mainstreamowe, że w piątek, w najbliższy piątek ma pan zostać zatrzymany. Czy pan pojawi się w sądzie, bo wszyscy uważają, że pan się ukrywa w tej chwili. Ja się nie ukrywałem i się nie ukrywam. Ja nie dostałem żadnego wezwania, że mam się gdziekolwiek stawić. Dostałem wezwanie z sądu na rozprawę na 5 lipca do sądu okręgowego w sprawie decyzji o dozór elektroniczny, czyli tak zwaną tą bransoletkę. I to dostałem. Ja się w ogóle nie ukrywam. A ja nie mam obowiązku siedzieć w domu, bo wiemy, że standard w Polsce jest taki, że ludzie na wykonanie wyroku czekają czasami nawet do 2 lat. To czyli co, ja miałbym się przez 2 lata na przykład nie poruszać i nie wychodzić z domu, bo mogą po mnie przyjść? Gdyby zostawili jakieś wezwanie, zawiadomienie w skrzynce, to pod moją nieobecność brat zagląda do skrzynki raz, 2 razy w tygodniu i mnie powiadamia, co przychodzi, więc ja bym się stawił. Więc ja jestem w tym zdumiony. Więc krótko mówiąc, dziś jest batalia o to, czy tą karę zasądzoną prawomocnie przez sąd, w tym, no, okoliczności tutaj państwu opisaliśmy w tym procesie, w tej sprawie, odbywałby pan przez dozór elektroniczny, no co wydaje się być taką karą adekwatną w kontekście tych wątpliwości, czy przez pobyt w zakładzie karnym? Wszystkie kryteria, jeśli chodzi o dozór elektroniczny, spełniam. Wszystko, co mi sąd zasądził, te nawiązki na animalstwo i inne, następnego dnia wszystko zapłaciłem, wszystkie warunki spełniłem, więc się pytam, jeśli nie dla mnie, to dla kogo są dozory elektroniczne? Przecież ja nie jestem pospolitym bandytą, przestępcą, żebym ja komuś zagrażał. Po prostu był to nieszczęśliwy wypadek, ale z definicji tych przepisów, jeśli chodzi o zwierzęta, no nie ma takiej definicji nieszczęśliwy wypadek. No i czy pan jest... wyraził żal na sali sądowej? No oczywiście jest mi przykro. Ja do dziś mi żal i tęsknię za moim psem. Oczywiście, że wyraziłem żal. I powiedziałem, że jeśli mógłbym być ukarany, to może za nieumyślne spowodowanie, ale nie ma pojęcia nieumyślne, że jakąś nawiązkę, może za niewłaściwy transport. No ale ja byłem w takiej sytuacji, że ja się na nogach słaniałem, ja nie miałem innej możliwości. To nie było zamierzone działanie. No i tak zasądził sąd. No właśnie. I teraz, czy pana zdaniem istnieje jakieś drugie dno takiego, a nie innego wyroku, takiego, a nie innego postawienia sprawy przez sąd? Czy uważa pan, że są jakieś inne powody, dla których żądają kary więzienia dla pana? Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, bo pan powiedział niezawisłe. Sądy w Polsce, bynajmniej obecnie, nie są niezawisłe. To jest raz. I to jest sprawa tylko polityczna, bo gdybym ja był osobą
No jestem teraz prywatną osobą cywilną, ale zainteresowanie cały czas mi się tam przypisuje, że senatorem PiS. Ostatnie kilka lat byłem senatorem niezależnym, bo z PiSu byłem usunięty za swoją niezależność. Ale ma pan poglądy zdecydowanie konserwatywno-prawicowe i bardzo asertywnie je pan głosi. Ja tylko przypomnę państwu, że pan Waldemar Bąkowski wcześniej jako senator był uczestnikiem wielu demonstracji patriotycznych i inicjatorem tych demonstracji, że pana aktywność nie tylko w przestrzeni publicznej, ale też i w mediach społecznościowych, też i w swoim okręgu wyborczym była bardzo nakierowana na właśnie krzewienie patriotyzmu, na te wartości narodowo-konserwatywne. No i no, miał pan też wielu wrogów, panie Waldemarze. Może to jest drugie dno tego wyroku, którego dziś owoce obserwujemy. Szczególnie środowiska lewackie, środowiska tej tęczowej gangreny, i tego strajku kobiet, przecież robiły tutaj pikety, przyjeżdżały pod mój dom, grozili mi śmiercią. Także jest to po prostu zemsta polityczna za moje nieprzejednane, moje tradycyjne poglądy propolskie. No można tutaj oczywiście dyskutować, jak mówię, o przebiegu tych wypadków. Czy pan popełnił błąd, czy rzeczywiście sąd w jakiejś części przynajmniej nie ma racji, natomiast niewątpliwym faktem no jest ta druga strona medalu. I łącząc kropki, znalazł się pan jakoś dziwnie w gronie wielu osób, które dziś są represjonowane. Ksiądz Michał Olszewski, ksiądz Glas, ojciec Tadeusz Rydzyk. Jakoś dziwnie jest pan w tej turze, że tak powiem, ataków sądownictwa, a może i obecnej władzy w Polsce, która pewne osoby chce wyrugować z życia publicznego. Panie redaktorze. Czy to jest ten trop? Nie, to ksiądz Glas rzeczywiście jest zamówienie prawdy, głoszenie i się też tym środowiskom naraził, to jest sprawa polityczna. Ksiądz Olszewski no, polityką się nie zajmował i to nie sądzę, że to sprawa polityczna. Ona jest może polityczna w tym sensie, że po prostu jest to uderzenie w Kościół, ale oskarża się go tam o sprawy gospodarcze, więc ja w to nie wnikam. Nie? A ja tylko powiem panu, no, jeśli to nie jest proces propolityczny, to jaki? Powiem panu tak, gdybym ja, będąc, nie posiadając w ogóle prawa jazdy, nie miałbym samochodu, który ma ważne badania techniczne, do tego byłbym kompletnie pijany i zabiłbym kobietę na przejściu, to sąd uniewinnił z przyczyn takich, że nie ustalono z jaką szybkością ta kobieta starsza biegła na to przejście. Ale musiałbym spełniać jeszcze jeden warunek. Musiałbym być członkiem albo co najmniej sympatykiem tej obecnej władzy okupacyjnej, która jest w Polsce. No, pan Najsztub czy pan Cimoszewicz dostąpili takiej oto łaski, że te ich sprawy oddalono. Oddalono. I to był wypadek śmiertelny pod wpływem alkoholu i oddalono. A tutaj za nieumyślne, bo przecież to jest oczywiste, że to się stało nieumyślnie, tylko po prostu no, nie ma przepisu. Więc przecież w pierwszej instancji dostałem wyrok w zawieszeniu. No, ale zdaje się, że w przypadku pana Najsztuba tam nie było wyroku śmiertelnego, tam nie było wypadku śmiertelnego, to też wyjaśnijmy. Natomiast no, był wypadek o mocno podejrzanych okolicznościach i bardzo trudnych do obrony. No, takiego wypadku w tej pana sprawie no, nie było. I to jest żenujące, że po prostu państwo polskie, no, mówią, że z dykty. Ja mówię, że no nie jest z dykty, że to państwo nasze jest z tektury w tej chwili. Z tektury jest. I żeby jest to jest, wie pan, to jest obrażające dla państwa, żeby w tej mojej sprawie, żeby uruchomić cały aparat władzy, wysłać list gończy, gdzie wiedzą i mają informację,
że ja piątego będę na rozprawie. A tu chodzi, dodajmy, o parę miesięcy odsiadki, w grę wchodzi stawka paru miesięcy odsiadki lub dozoru, prawda? No tak. Ale no, jest pan popularny, tak? Jest pan wrogiem pewnej formacji, no i stąd takie, a nie inne metody działania. Panie redaktorze, informacja publiczna, udostępniłem publiczną, że piątego będę na rozprawie. Czekam na decyzję i że się dostosuję, podporządkuję się decyzji sądu. Czy ona będzie dla mnie korzystna, czy niekorzystna? Powiedziałem, że się dostosuję. Więc dlaczego tutaj kilka dni przed rozprawą sąd w Kościerzynie wystawia za mną list gończy? Jak za największym przestępcą i bandytą. Dlaczego na przykład pana Gertycha przez 2 lata nie mogli listem gończym zwłok ściągnąć i się wylegiwał w apartamentach? Czy wielu innych przestępców nie ściga się, a tutaj za taką sprawę, no to majestat państwa to po prostu ośmiesza. Proszę państwa, musimy kończyć. Ja tylko tyle może tytułem no, podsumowania, że przedstawiliśmy po prostu państwu drugą stronę. Myślę, że pan Waldemar Bąkowski ma prawo też do swojej oceny i swojej wypowiedzi, która zostanie umieszczona w przestrzeni publicznej. I to jego prawo niniejszym chcieliśmy zrealizować w tym krótkim wywiadzie. Mam nadzieję, że no, zostawiamy ocenę tej sytuacji państwu. Przedstawiliśmy okoliczności, znają je także państwo z innych enuncjacji prasowych, w innych mediach. Rozsądźcie państwo sami, no ale niewątpliwie kontekst polityczny tych wypadków no, jest nie do pominięcia, co w tym wywiadzie chciałem podkreślić i za który bardzo panu senatorowi dziękuję. Naszym specjalnym gościem był dziś poszukiwany przez policję, jakże intensywnie, Waldemar Bąkowski, były senator Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, jeśli pozwoli pan, chciałbym jeszcze na koniec dodać zdanie jedno. Ludzie od wielu lat mnie znają, znają moją działalność, co w życiu robiłem. I trochę mam taki niesmak do niektórych mediów prawicowych, tak? Którzy po prostu generalnie zawsze mówią, że TVN kłamie i ja się z tym zgadzam, ale po prostu tak wybiórczo, ale akurat w tym jednym przypadku się zgadzają z TVN-em i powielają to narrację TVN-owską. To jest bardzo przykre. No nie jest pan w klubie Prawa i Sprawiedliwości i to jest dodatkowe pana obciążenie, panie Waldemarze. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Pamiętajcie państwo o wspieraniu naprawdę niezależnych, naprawdę prawicowych i prawomyślnych mediów. Takim medium są media narodowe, telewizja media narodowe. Tu jest numer konta, nie zapominajcie o nas. Do zobaczenia. Oglądajcie nas dalej.